cenę, którą dzisiaj państwo wpłacicie w sklepie. To jest ten powód. A te 1%, co zyskali, 5,5 miliarda złotych, poszło na pensje dodatkowych urzędników. Dlatego trzeba... Ja wrócę do swojej starej idei regionalizmu. Tu, w tym miejscu przed bazarem. Zawsze mówiłem, że należy Polskę stworzyć z 10 dużych autonomicznych regionów. Oczywiście państwo istnieje nad nami. Suwerenność państwa, to znaczy nadwyżka prawa, nadrzędność prawa państwowego. Ale 80% podatków ma zostać tu, w naszym miejscu, tu, gdzie my je gospodarujemy. Bo my najlepiej wiemy, jak je wydawać, co nie. Nie będziemy utrzymywać tak janosikowe. No i co? Stworzyli janosikowe i co? Panowie wójtowie, burmistrzowie wydali na meble, fotele, telewizory i tak dalej, i tak dalej. Tym się skończyło. Tak się kończy era socjalistów. Ingerencja jakiekolwiek socjalistów, mrzonki, że są w stanie sterować rynkiem, jest niemożliwa. Rynek na całe szczęście broni się sam. Szanowni Państwo, no, słońce nam dzisiaj dopisuje, więc jeszcze dosłownie kilka zdań do Państwa w imieniu poznańskiego oddziału Nowej Prawicy. Może rozpocznę od tego, że poza prezesem partii są tutaj kandydaci do wyborów parlamentarnych, do Sejmu, do Senatu Stałej Wielkopolski. My jako poznański okręg Nowej Prawicy również tutaj jesteśmy. Także gdyby Państwo mieli ochotę porozmawiać z naszymi kandydatami, z naszymi liderami list, to gorąco do tego zachęcam. Tam gdzieś w tłumie widzę naszego lidera, pana Jarosława Kilińskiego, którego Państwo być może znają z tego, że był założycielem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań Wiara Lecha. Obecnie pan Kiliński jest członkiem zarządu Nowej Prawicy w Poznaniu. Tutaj gdzieś... Tutaj za mną stoi również nasz drugi lider do parlamentu, pan Wojciech Rosada, przedsiębiorca i prawnik, były radny Rady Miejskiej Poznania, który wówczas był przewodniczącym klubu radnych Nasz Poznań. Mój poprzedni mówca, pan Władysław Reichel, który reprezentuje nas w wyborach do Senatu z Okręgu Poznańskiego. Są także inni kandydaci, którzy reprezentują inne okręgi Wielkopolskie, Okręg Piła i Okręg Koniński. Także gorąco Państwa zachęcam, żeby z nimi porozmawiać. Na koniec przedstawię również moją skromną osobę. Nazywam się Marcin Jerzyk. Jestem rzecznikiem prasowym Kongresu Nowej Prawicy w Poznaniu i startuję z 4. miejsca na liście do Sejmu. Tak jak mówiłem, no, słońce nam dzisiaj trochę daje się we znaki, także gdyby Państwo mieli także ochotę porozmawiać w troszeczkę bardziej kameralnych okolicznościach, to zapraszamy również na godzinę 17 do sali Notu przy Wieniawskiego. Tam jeszcze raz będzie można posłuchać prezesa Janusza Korwin-Mikkego oraz także spotkać się z reprezentantami poznańskiego i wielkopolskich okręgów. A już na sam koniec, wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji złożyć podpisów poparcia, bo to w tym momencie, na tym etapie kampanii wyborczej jest bardzo ważne, żebyśmy mogli wystawić swoje listy w wyborach, żebyśmy mogli wystartować w całej Polsce. Chcemy wystawić kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych, a żebyśmy tego dokonali, to najpierw musimy Państwa poprosić o podpisy poparcia. Także wszystkich mieszkańców Poznania, powiatu poznańskiego, którzy jeszcze tych podpisów nie złożyli, zapraszam bardzo gorąco do stolika, aby te podpisy tam złożyć. Również tam będzie można z naszymi kandydatami porozmawiać, zadać im pytania. Na wszystkie zapewniam, bardzo chętnie porozmawiamy i podyskutujemy. Ja tylko jeszcze dodam w uzupełnieniu, bo ostatnio jest bardzo gorący temat, mianowicie strefa kibica w Poznaniu, która ma się znaleźć tu, w tym pięknym miejscu, w którym stoimy. Uważam, że sami kibice kolejorza są przeciwko temu. Ja z kolejorzem przemierzyłem 30 parę lat, jeżdżę od 72 roku, wszędzie. Na Mistrzostwa Świata, Europy i na wszystkie spotkania. Jeszcze raz Państwu mówię, to co telewizja mówi o tak... Parafrazując, zrobiono z tego słowo ordynarne, bo u nas w Wielkopolsce kibol to jest pozytywne określenie kibica piłki nożnej. Proszę Państwa, byłem w Bydgoszczy 3 maja,
2011 roku. I jeszcze raz publicznie oskarżam, tak wtedy oskarżyłem, oskarżam policję o prowokację. Trzech pierwszych, których wypadło na stadion, to byli przebrani funkcjonariusze policji, którzy sprowokowali te zajścia. Dwa tygodnie przed wyjazdem miałem informację, że będzie prowokacja. Prowokacja była na całej trasie, bo jechałem z młodymi ludźmi. Chciano z młodych ludzi zrobić. Jest to wynik Donalda Tuska, który chciał po prostu w ten sposób pokazać, ja tu rządzę. Zobaczcie, do czego doprowadził. Posłuchajcie sprawozdań z ligi. Nie ma tak zwanej oprawy kibicowskiej. Kibice kolejorza kibicują w czarnych koszulkach i trzeba wreszcie z tym skończyć. Stadion jest dla kibiców. I mówimy wprost, nowa prawica, chleba i igrzysk daj nam, panie. Chleba chcemy i chcemy igrzysk. Serdecznie państwu dziękujemy za przybycie, mimo zdaję sobie sprawę, że byłoby nas więcej, gdyby nie ta przepiękna pogoda, bo też mi się serce rwie, żeby za chwilę zanurzyć się w falach jeziora. Thank you.